Witam, ja jestem Gips Crystals, a za oknem psa ze smyczy spuścił jakiś debil. Kurde, muszę zaczynać jeszcze raz. Dobra, witam, ja jestem Gips Crystals, a dzisiaj zaczniemy sobie nową serię Minecraft Alpha 1.0.13. Taka dosyć stara wersja, bym powiedział, no bo stara. I tutaj nie ma także światów, możemy tworzyć ile chcemy, tylko tutaj mamy limit do 5 światów, jak widzicie. A po kolejne. Nie wiem, czy muzyka nie będzie za głośna, jak ją włączę. No, o, widzicie tutaj. Boję się, że będzie za głośno, dlatego nie wiem, wyłączę chyba muzykę, bo... No i gramy na hard, wiadomo, będziemy grać na hard. I to tyle, jeśli chodzi o sprawy organizacyjne, bo z tym trzeba szybko. I słuchajcie, tworzymy sobie świat i uwaga, oby tylko nam się nie wczytał zimowy, bo nie lubię zimowego świata, bo... Po prostu, no, nie przypada mi do gustu jakoś. Jest! Trafił się na szczęście świat, no, letni. Niech będzie, że letni świat. Skoro jest zimowy, to to jest świat letni. O, właśnie, świnka. No, świnka. No, no, no. No, fajnie, świnko. Myślisz, że jesteś taka fajna, co nie? No, no właśnie. No, taka fajna niby. A to tylko zwykła świnia. No właśnie. Tylko nie mówcie, że to wasza pani od matematyki. Dobra, nieważne. Dobra, tak więc kopiemy sobie drzewo, no, naszą ręką. Nie wiem, jak to w ogóle możliwe, że jesteśmy w stanie przebić drzewo taką gołą rączką. No właśnie. Ojej, no głupi jestem. Zjechałem z drzewa i to nie było specjalnie, naprawdę. To nie było specjalnie, mówię wam, widzowie. To nie było specjalnie, dobra. Mamy drzewko, dobra. Czy na tej wersji jest rozkład? Dobra, słuchajcie, grajmy tak, może... Jakby to nie była jakaś stara wersja, jakby nie znali, dobra. Tak więc, słuchajcie. Nie wiem, jak chcecie, żebym mieszkał, ale ja mam... A właśnie. Swoje upodobania, właśnie. Trzeba rozprawić się najpierw z pewną świnką, która jest z siebie trochę zbyt zadowolona, właśnie. Bo ja tak widzę, że ta świnka ma swoje za uszami. W końcu świnki mają... Hej, świnko! Świnko, chodź tutaj. O, chodź. Tu jesteś, świnko. No chodź. No co chcesz? Co ty ode mnie chcesz? Co ty tak jakoś podskakujesz, dziwnie chodzisz? O, jeszcze mi podskakujesz tutaj. No. No to wiesz co? Jesteś świetnym materiałem na boczek. Właśnie. Uff, już myślałem, że nie dałabyś boczku. No to byłabyś jeszcze... niemile pamiętaną świnką, a tak to przynajmniej wykopię tutaj coś i napiszę jeszcze może na tabliczce, że tutaj świnka dała mi boczek, właśnie. Tak, napiszę, że tutaj świnka dała mi boczek, bo tak mi się podoba, właśnie. Tak więc piszemy, może jeszcze posadzimy sobie drzewko, właśnie. Co myślicie? O, ja myślę, że to jest świetny pomysł. Tak, wiem, mógłbym zrobić topór jeszcze dodatkowo do kilofa, ale co tam. Wolę mimo wszystko upamiętnić ten piękny moment. Nie chcę tu prawie. Dobra, wiem, że to powiem. W którym zginęła świnka. Tutaj... czekajcie. Tutaj świnka dała boczek. O. I co wy o tym myślicie? Dobra, nie. To mi przypomina coś nie do końca przyzwoitego, żeby było na serii, o. No i teraz myślę, że jest dobrze. No, co nie? Tak. Właśnie. Tak więc, następna rzecz... Dobra, bądźmy normalni. Następna rzecz, jaką zrobimy, to zrobimy sobie kilof z drewna. O, kilof z drewna. No i tak, craftinga jeszcze nie zabierzemy, ponieważ... Kamień jest tutaj, bardzo blisko, na miejscu. I tak, legenda głosi, że świnie trzeba walnąć kilofem raz w brzuch. Tak. Widzicie? Dała mięsko. Tak więc, dobra rada, walczcie świnie kilofem raz w brzuch. Nie. Dobra, to teraz kopiemy sobie kamyczki. Mam nadzieję... Czekajcie. Wszystko jest? Uff, włączyłem nagrywanie, już się bałem, czy nie włączyłem nagrywania. Dźwięk włączony, jest, o nie, zaraz mi komputer wywali, dobra. O, FPS.
Nie włączać tej opcji, nie polecam wam. A tego też, jeśli nie macie okularów 3D. I to by było na tyle z opcjami, nie z odcinkiem oczywiście. Dobra. Może zróbmy sobie lepszy... O, o, owca, owca, owca. Chodź, cześć owieczko. No. Idzie. Jedną wełnę dałaś, nie no. Za karę musimy cię, przykro mi, ale ewaporować. No, tak. No to tyle by było z tym temat. Dobra. Teraz czas... Gdzie jest słońce? No. A dlaczego ty już jesteś tak wysoko? O co jest tak wysoko? Dobra. Mam tylko nadzieję, że mnie będziecie słyszeć na tym filmie. Właśnie, bo to jest bardzo ważne. Kopiemy sobie crafting, mieczyki. Kurczek, nie zrobiłem nawet kilofa. Dobra. Wszystko jest już więc gotowe. O, mamy kilof i siekiera. Siekiera też jest potrzebna. O, i mieczyk, którym będziemy bić niegrzeczne świnki. Będziemy bić im niegrzeczne dzieci. Właśnie. To jest miecz do bicia niegrzecznych dzieci. Dobra, tu nie ma dzieci. Ale trudno, ktoś się... Te świnki to dzieci. No właśnie, bo nie znają się na życiu. Zresztą to widać. Dobra, a teraz patrzcie, taka sztuczka. Nie tracimy użycia, ale na kamiennej siekierze nie jest to jakieś bardzo przydatne, ponieważ kamień jest i tak surowcem odnawialnym. No chyba, że kłamię, bo ja może kłamię, nie wiem. Dobra. A tutaj nie użyję już tej sztuczki, ponieważ to tylko opóźnia akcję. Akcja jest ważna. A, kill off, kill off, kill offem. Nie no dobra, nie wierzmy w przesądy, widzowie. No ale to zawsze działa. Dobra, ale udowodnił wam, że to nie zawsze działa. To jest krowa, no to... Chwila, to krowy są już na tej wersji. Myślałem, że... Jakieś dziwne te krowy. Jakaś czarna ta krowa. Nie jestem rasistą, ale ta krowa jest jakaś czarna. No wiecie, ta krowa jest jakaś czarna. Nie wiem. Dobra. Nie wiem, co jest. Tak czy inaczej, krówki i wszystkie są dobre. O, i teraz wam właśnie pokażę, że to jest tylko przesąd i że... No nie mogę wam udowodnić, że to tylko przesąd. Jeszcze będziecie przez ten odcinek wierzyć w przesądy. Jeno. Nie oglądajcie mnie. Dobrze wam radzę. Nie oglądajcie mnie, bo będziecie głupi jak ja. No właśnie. No niestety. Każdy... Nie wiem, czy każdy, ale niektórzy nostalgiczni ludzie są głupi i ja właśnie do takich ludzi należę. Niestety. No i tak. Krówki muszą dać skórę. Nie wierzymy w te sądy. No widzicie, i tak dała. O. Nie no, już myślałem, że tam ta góra wygląda jak jakiś wielbłąd, czy orangutan, czy coś, nie wiem. A następna rzecz, jaką zrobimy, to gdzieś tu była krówka, ale okazała się krową widmo, zniknęła i tyle w tym temacie. Dobra. Teraz, przepraszam, coś mi zalega w gardle, ale musimy znaleźć sobie jakąś jaskinię, w której przeżyjemy pierwszą noc. No oczywiście mogę się wkopać w skałę, ale to nie będzie się tak opłacało. No więc pójdźmy sobie, zdajmy sobie jakąś dziurkę i tradycyjnie zakopmy się drewnem albo dirtem w tamtej dziurce. Tylko wiecie co, ja tu żadnych dziurek nie widzę. Myszy wszystkie pozajmowały, pozjadały sary. Nie wiem, co tam zrobiły jeszcze. Nie wnikajmy w to. No bo nie wypada. Dobra. Tutaj, no niestety, to jest wielka lipa. Albo chociaż lipa. A teraz idziemy sobie dalej. I czekajcie. Za karę, że jesteś lipą, zostawiam tutaj śmieci. O, to jest teraz śmietnik. Tak, śmietnik, tutaj sobie zrobimy śmietnik. To będzie śmietnik. Właśnie. To będzie śmietnik. Nie dużymi literami. Śmietnik. Śmietnik. No właśnie. A te znaki są już chyba małe. Czy duże? Jestem ślepy. Nieważne. Za dużo grałem w Minecrafta. Dobra. Gdzie jest słońce? Słońce ukradli. Tam jest słońce. Już myślałem,
że słońce ukradli. No legenda głosi, że księżyc kiedyś ukradziono, więc kto wie, może słońce też ukradziono. Uff, prawie zjadłem surowe mięso, czego wolał. Shih Tzu! Nie przeklnąłem. Dodałem su. Widzicie? Nie przeklnąłem. To nie jest przekleństwo. To się nie liczy jako przekleństwo. No właśnie. Ja na ogół nie przeklinam. Jestem osobą nieprzeklinającą, tak jak mówi się. Jestem osobą niepijącą i tak dalej. Dobra. Wiecie co? Po staremu niszczymy ziemię kilofem, no bo tak trzeba na nostalgicznych seriach. Nie będę udawał, że nagrywam to w 2011 czy tam 10, o w 10 roku, bo to niestety nieprawda. Po prostu przeniosłem się w czasie, żeby nagrać tę serię później, co się całkowicie nie opłaca. No i tyle. Dobra. W sumie nie chce mi się nawet zmieniać tych slotów ręką, bo wiecie, mi się to nie op... Co to jest? Chwila. Co to jest? Kliknij. A nie, dobra. A jeszcze raz. Nie no, myślałem. A, czekajcie. Ale dziwna funkcja tutaj się odpaliła. Widzicie? Jestem w ekwipunku, a mogę nadal kręcić kołem. No właśnie. No i to tyle. Mamy już cztery boczki ze świnek. No boczek to ze świnek raczej. No i wiecie co? W pierwszym odcinku, przepraszam, że tak przechodzę z tematu do tematu, po prostu jestem tak mało inteligentny, że nie mam się o czym wypowiadać. No przepraszam. Poszukajcie sobie kogoś mądrzejszego, inteligentniejszego ode mnie. Jeśli nie chcecie głupka dać. No widzicie. Prawie wpadłem do lamy. No tak, wiem, że to jeszcze nie ta wersja, gdzie można... Dobra, udawajmy, że nie wiemy o nowych wersjach. Właśnie. Tak trzeba. No i prawie... Prawie stało się coś niefajnego. Dobra, słuchajcie. Słońce już zachodzi, a my tutaj musimy sobie zrobić kryjówkę, tylko ta lawa nam tu przeszkadza. Niestety. I to tak, i to powiem wam, co będzie, jak to zrobimy. Bo to jest tajemnica, co wtedy będzie. Chociaż wy i tak już pewnie wiecie, co się stanie. Nie zginę, spokojnie, nie zginę. Nie! Bruk mi się spalił. Jestem osobą niepijącą. Czekajcie, muszę sprawdzić, czy nie ma szumów. Dobra. Nie ma na szczęście szumów. Przepraszam, jeśli to powiedziałem głośniej, ale... Nie może być szumów. Szumów, ale jakaś dziwna ta jaskinia. Od kiedy lawa tak wysoko wpływa? Ale będzie przynajmniej jakaś darmowa ochrona przed bombami. No właśnie. Zresztą, czy na tej wersji w jaskiniach respią się potwory, to ja... Nie wiem. Żelaz. Właśnie. Nie zrobimy sobie teraz jeszcze żelaznego kill-offa, bo nie wypada w pierwszym odcinku mieć żelaznych itemów, żelaznych narzędzi. No, co nie? Właśnie. Kamiennymi się posłużymy. Aha. No fajnie. Czekajcie. Zaraz wszystko będzie gotowe. Nie przejmujcie się. To nic takiego. Tylko kill-off mi pękł. No i tyle. Niszczcie crafting mieczem, to jest dobra strategia. Teraz można kopać żelazo. No i to tyle, mamy 9 rud żelaza. A, jeśli dotrwaliście do tego momentu na filmie, piszcie, czy mogę nie przepalać węglem, bo to się nie opłaca. Proszę. Pozwólcie mi nie przepalać węglem. Lag. Super. No i ta seria jest bardziej nostalgiczna niż poprzednia seria, która okazała się, no może nie totalną klapą, ale klapą to nieważne. Dobra. Żwir zbieramy. Dobra, i kamyczki. I słuchajcie, teraz wam powiem, co to za niespodzianka. Niespodzianka jest taka, że to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Przepraszam, ale YouTube zabronił mi mówić. Komentujcie, subskrybujcie. Dawajcie łapki w górę
i tak dalej. Klikajcie powiadomienia. I powiedzcie YouTube'owi, że wcale tego nie powiedziałem. Cześć.